Czujecie duży niedosyt po tym meczu? Nie wiem. Graliśmy dobrze, tylko brakowało bardzo drugiej bramki. Jakby strzelili drugą bramkę, to ja myślę, że byłoby trochę łatwiej. Tak było na drugą połowę. Sandacja wyszła bardzo, bardzo agresywnie i oczywiście, że nie chciała przegrywać też. No, straciliśmy bramkę, ale mieliśmy też złą sytuację, żeby wygrać ten mecz. A ta druga połowa była słabsza trochę w waszym wykonaniu, to wynikało z tego, żeście chcieli bronić wyniku podświadomie, czy Sandecja was tak właśnie agresywnie? Ja myślę, że nie to, że bojaliśmy grać, a że Sandecja trochę więcej chciała strzelić bramki tam. Mhm. Pani chłopaki, tak? No dzisiaj też pogoda nie pomogła w drugiej połowie, chyba się ciężko grało, ta piłka się ślizgała. No nie wiem, to jest piłka nożna, różna się bywa pogoda, w zimie jest śnieg, w lacie jest gorąco, teraz pada deszcz, no to nigdy nie będziesz wiedział, jaka będzie pogoda, to nie wiem, mnie to nie przeszkadzało. W drugiej połowie wymienialiście się z Bartkiem w piątką pozycjami, czy wchodziłeś do ataku albo na za pomocy, takie zalecenia trener dał? Nie, no to sami tak, oczywiście, że jak jestem bliżej po obronie, widzę, że Śpiona gdzieś jest na drugiej pozycji, daleko muszę biec, to oczywiście, że pomogłem mu wrócić za niego, tak samo i on później za mnie wróci. No i tak, tylko pomagamy jeden drugiego na boisku. Teraz mecz z Arką. Musicie wygrać, żeby zostać w grze jeszcze. Oczywiście. I dzisiaj musieliśmy wygrać, dobrze nie wygraliśmy, ale głowy tylko do góry, idziemy dalej i za 3-4 dni czeka nas kolejny mecz, gdzie musimy wygrać. Jak się czujecie fizycznie w tej końcówce sezonu? Nie wiem, ja się czuję dobrze, bo ja i tak bardzo długo nie grałem, to mam taką zaangażowanie. Bardzo chcę grać i czuję to, że nie grałem długo i potrzebuję tego. Trener powiedział, że po tym meczu jest dwóch ciężko rannych. Ty myślisz, że ten punkt was przybliża bardziej do utrzymania, czy raczej jednego oddala? Nie wiem, to zobaczymy w kolejnych meczach dwóch, które pozostali i później już będziemy też myśleć, co i gdzie nam by zabrakło.